Niespełna 3 miesiące zostały do ukończenia prac nad budową ulicy Pileckiego. Jezdnia od Pułaskiego do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego została już wylana, podobnie jak i jej dalszy odcinek do osiedla Kamena. Ta budowa, jak każda inna większa budowa w mieście, jest stale monitorowana, zarówno przeze mnie, jak i przez pana prezydenta. Staramy się tutaj motywować wykonawcę, żeby jak najszybciej dokończył to zadanie. Niestety mamy pewne obawy, czy wykonawca w terminie zakończy pracę. Do końca lipca powinna być gotowa ta ulica i mam nadzieję, że mobilizacja wykonawcy sprawi, że faktycznie dotrzyma on tego terminu. Na dzisiaj, tak jak mówię, mamy pewne obawy z tym związane. Budowa jest lekko opóźniona. Niemniej jednak zostały jeszcze te ponad 2,5 miesiąca i mam nadzieję, że wykonawca zakończy inwestycje w terminie. Postęp widać przy pozostałych inwestycjach drogowych. Stulecia Niepodległości Polski i Aleksandry Piłsudskiej. Pileckiego oraz te dwie ulice mają zdaniem Łukasza Kurzyny wręcz strategiczne znaczenie dla układu komunikacyjnego miasta. Te trzy ulice na pewno znacząco poprawią komunikację tutaj na osi wschód-zachód naszego miasta. Szczególnie ulica Stulecia Odzyskania Niepodległości będzie taką mini obwodnicą centrum. Mam nadzieję, że zostanie rozładowany ruch na skrzyżowaniu ulic właśnie Utrata i Sajneńska, gdzie dzisiaj bardzo dużo jakby jest blokowane te skrzyżowania, szczególnie w godzinach szczytu. Trudno tam przejechać, jest długi czas oczekiwania. No drugą taką bardzo ważną ulicą jest oczywiście ulica Rotmistrza Pileckiego, która niesamowicie usprawni połączenie osiedla Kamena właśnie tutaj z ulicą Pułaskiego, usprawni dojazd do węzła obwodnicy, przecież też wyjazd w kierunku tutaj Jeleniewa, w kierunku granicy, także dojazd do Kauflanda, do sklepów, do szpitala chociażby, tak. Także to jest ulica, która bardzo, bardzo mocno usprawni komunikację, zabierze dużo ruchu, szczególnie osobowego, ale również i ciężarowego. Nie ucieszy to zapewne mieszkańców osiedla Falka, ale to właśnie ulicą Pileckiego pojadą ciężarówki zmierzające do fabryki Forte. Z informacji, które posiadamy od właścicieli fabryki Forte, mówią oni o tym, że do tej fabryki dojeżdża dziennie około 100 tirów, także te 100 tirów codziennie przejeżdża ulicą Północną, ulicą Kolejową i oczywiście pojawia się na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej, tutaj Dwernickiego i Utrata i też jakby wpływa na płynność ruchu na tym skrzyżowaniu. Po wybudowaniu ulicy Pileckiego te tiry przeniosą się naturalnie na tą ulicę, bo większość z nich właśnie będzie dojeżdżała obwodnicą do naszego miasta i z tego węzła Suwałki Północ zjeżdżała w kierunku ulicy Pileckiego i dalej prosto dojeżdżała do fabryki mebli. Drugie półrocze bieżącego roku będzie obfitować w finalizację wielu inwestycji. Jako pierwszy w czerwcu zostanie ukończony pas startowy suwalskiego lotniska. W lipcu powinien nastąpić koniec prac na Pileckiego, na sierpień zaś zaplanowano zakończenie budowy hali sportowo-widowiskowej, choć nie można wykluczyć, że i ten termin nieco się odsunie. We wrześniu kierowcy będą mieli szansę pojechać ulicą Aleksandry Piłsudskiej. Grudzień zaś to planowany termin oddania do użytku części trasy wschodniej, czyli ulicy Tysiąclecia Niepodległości. Nieco dłużej, bo do maja 2020 roku poczekamy na kolejny fragment bulwarów, które zapowiadają się naprawdę imponująco. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 145 milionów złotych.